Tragedia pod Gnieznem. 9-latka wpadła do basenu ogrodowego we wsi Osiniec. Dziewczynka była niestety pod wodą zbyt długo i mimo reanimacji jest teraz w stanie krytycznym. Tak naprawdę myślę, że można powiedzieć, że wydarzyła się ogromna tragedia dla całej rodziny, a cała sytuacja wyglądała mniej więcej w ten sposób, że dziecko, które znajdowało się pod opieką osoby dorosłej, była to 9-letnia dziewczynka, wykorzystała chwilę nieuwagi i weszła do przydomowego basenu. Ten basen był zabezpieczony, ten basen był przykryty plandeką. Dziecko pod nieobecność chwilową osoby dorosłej weszło do tego basenu. Po kilku minutach zostało przez swojego opiekuna zauważone, wyciągnięte, a następnie opiekun wzywał pomocy, szukał tej pomocy. Okazało się, że drogą przejeżdżała policjantka, która była po służbie i to właśnie ona udzieliła tej pierwszej pomocy 9-latce. Następnie wezwała na miejsce pogotowie ratunkowe, które kontynuowało ratowanie dziecka. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w Gnieźnie, a następnie do szpitala w Poznaniu. Dziecko w chwili obecnej jest w ciężkim stanie. Tu dziewczynka trafiła już niestety w trakcie reanimacji. Zespół ratownictwa tą dziewczynkę musiał reanimować w czasie dojazdu do szpitala. Personel SOR-u przejął tą reanimację. Udało się chwilowo krążenie przywrócić, natomiast niestety dziewczynka była jeszcze reanimowana kilkukrotnie u nas. No, w czasie tych czynności lekarze organizowali pilny transport do szpitala dziecięcego w Poznaniu, dlatego że tam jest jednostka specjalistyczna, która zajmuje się takimi małymi dziećmi. No, tam została przetransportowana pilnie, no już tam w tym szpitalu otrzymała fachową opiekę. Gnieźnieńska prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.